Siema, siema, jestem Ryan Gplay, a to jest kolejny odcinek naszej serii Podwórko Kolonisty i dzisiaj fajny odcinek, myślę, bo z nawożenia ponad to właśnie coś jest na tym placu borczanym. Ale zanim wszystko wam powiem, oczywiście witam cały czat, który jest tutaj pode mną, witam ludzi na czacie właściwie, bo czat to jest miejsce, a nie ludzie. Więc witam serdecznie was wszystkich oraz dzisiaj ze mną jest Krzysztof na CB Radio, także siemka. No hejka. Krzysia pewnie już kojarzycie oczywiście ze streamów na YouTubie, wiele osób się zastanawiało, ktoś ci ukradł konto, czy coś się tam wydarzyło. Nie, no po prostu Krzysiek sobie robi live'y, uczy się trochę streamowania, nie? Można kiedyś zrobić siatkę na swoje konto, nie wiadomo, ale jak na razie streamuje sobie u mnie na kanale i widzę, że ogólnie wpadać do niego, więc bardzo mi miło. Krzysiowi pewnie też, nie? Tak, dokładnie. Bez przekonania totalnie. Niech będzie, dobra. Słuchajcie, jesteśmy tutaj z Władziem, bo przyjechałem właśnie Władkiem na no, poza jeden zbiornik. Jeden mam już na chacie, właściwie na podwórku, a musiałem jednak dokupić drugi. To jest 1000 litrów ogólnie, więc po prostu sobie go zarąbałem i zaraz jedziemy na chatę. Wszyscy odpalam. Okej. Okay. Jedziemy sobie. Dzisiaj będzie, jak mówię, akcja nawożenie. Będziemy sobie dzisiaj nawozić oczywiście nasze pola, tylko nie. Tutaj mam akurat nawóz płynny, a my będziemy nawozić chyba polifoską w granulacie. I to będziemy robić też Władkiem, bo siuntka dzisiaj nie domaga, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, trójeczkę odpalamy. A chociaż też bardzo będzie się odpędzić, bo zaraz jest przejście przez kolejowy. Dobra, tam jest pusto, tam też jest chyba pusto. I ogień. Tak, siuntkę nie spaliła, trzeba Władka brać, więc śmiesznie, że mamy dopiero, jesteśmy po remoncie, a już siuntka nie daje rady, nie? A, trochę się muszę odłożyć do tyłu, wybaczcie mi. Ale, no. Kamera jest tak strasznie wysoko w tym Władku, nie? Więc trochę muszę się lekko obniżyć. Co jeszcze ogólnie? Pozbieram parę znajdzik, totalnie gdzieś tam przypadkowo poszukałem sobie. I teraz tych znajdzik mam ile? Pozwolicie, że sam sprawdzę, bo nawet nie wiem do końca. Znajdzik mam tutaj 23, no. Przegapiłem zjazd. Dobra, trudno. Jedziemy tędy. Dopiero siutkę remont przeszła, a już zostaje. Złom. No, 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 no. Złom, złom. Znaczy, akumulator chyba patrz, coś tam było po prostu ten. Rozrusznik kręci, ale nie ten. Nie idzie, nie? Znaczy, kręci. Jest takie strzał, takie. Trutututu. Musisz dobrego mechanika zamówić wtedy. No, chyba muszę dobrego mechanika. Znaczy jakiegoś dobrego mechanika, który kiedyś remontował sześciątki na YouTubie, na przykład? Taki, który nie spieprzy niczego, ja bym chętnie takiego poznał i zaprosił do siebie na gospodarstwo. Właśnie, w ogóle ten odcinek nagrywam 4 stycznia, więc trochę na zapasik. No i ten, jestem ciekaw, jak tam właśnie wasze komentarze w poprzednich odcinkach odnośnie Wistuli, kto kupił Wistulę i za ile. Przed samymi żniwami pewnie już będę wiedział sam, co i jak, więc mam nadzieję, że nie będę jednak czekał na te odcinki, a jednak coś tam już będzie działo, nie? Adam Mechanik. Mówisz FC Kazika wziąć? Może i tak. Dobra, niektóre z tych pól, jak widzicie, już sobie fajnie, znaczy niektóre pole są już fajnie porosły, ogólnie wszystkie porosły fajnie. Pojedziemy sobie tędy od drogi. No. Także spoko. Porosł sobie. Ogólnie rozkminiam, że skoro prowadzę sobie te gramy sobie poza odcinkami na streamach, właśnie na Twitchu, na tej serii, to myślę sobie, że właśnie pójdę w takie obszarnictwo, nie? Po prostu będę kupował ziemi, a nie będę kupował sprzętu. I będziemy się wtedy spoko, nie? Bo na YouTube i tak wam zwykle pokazuję już coś, co tam się gdzieś tam dzieje takiego ważnego. Bo na przykład teraz chciałem sobie pokazać na tym sejwie, a był problem taki, że nie dałem rady po prostu pograć, no bo musiałem nagrać odcinek, co nie? Dla was specjalnie. Więc wiecie. A właśnie, słuchajcie! Ale akcja! Jedziemy zaraz na gospo, bo tam trzeba jeszcze dać słomy trochę naszym krówkom. Bo brakuje. I pokażę, co zbudowałem, bo nie widzieliście pewnie tego jeszcze. Bo nie, w sumie nie wiadomo kiedy widzieliście ostatnio co tam, cokolwiek. Dobra, to wszystko oczywiście jedzie, nie? Więc fajnie. Ja sobie tak. Dam na luzik. Odstawię sobie tutaj mój sprzęcik. Niech sobie stoi. Patrzcie, ja wam pokażę, co to jest. O, tu stoi siuntka, co nie w progu mi stanęła, nie? Patrzcie, co się wydarzyło. Mamy teraz tutaj przejście normalnie i mamy szklarnię, ale szklarnię typowe, ponieważ w szklarni rośnie, uwaga, cebula, papryka i ogórki. Tak jest, dokładnie tak. Dogadałem się z chłopem na targu, wam kiedyś pokażę, nie? Że oczywiście będę
mu to sprzedawał, co nie? Więc jest taki fajny skupik, się obukasz i tam będzie właśnie dokonywać tej sprzedaży. Wszystko oczywiście pokażę, nie? Tak jest, kukumber, kurde, dokładnie. Ponadto musiałem zakupić sebeczkę. Ona kosztowała kilka tysięcy, więc taka beczuszka po prostu jest. Wybaczcie, też tak zakup wam nie pokazuję, no ale co wam, po prostu pokazać, kiedy wchodzę w sklep, kupuję i jadę, tak? No takie trochę bez sensu, więc kupuję i wam po prostu pokazuję. Tu jest beczuszka, ona jest chyba pusta. Należy do ciebie, jest pusta oczywiście, taka tam jakaś staroruska przyczepa na ten. On też jest na mleko, więc jak coś to mogę sobie gdzieś tam mleko gromadzić, nie? Ale raczej nie będę. I słuchajcie, ambitny plan mam, że w tym miejscu powstał kurnik. Dajcie znać, czy chcecie ten kurnik, żeby powstał, bo myślę, że ten kurnik tu byłby naprawdę idealnym miejscem. Znaczy, kurnik by idealnie pasował do tego miejsca, nie? Kozacki to było, tylko trzeba musiałem to drzewko wyciąć, ale to jest, wiecie, chwila roboty, nie? Co u krówek? U krówek w porządku, cielaki sobie śmigają, jak widzicie, wszystko fajnie, ale trzeba by, jak widzicie, trochę dać im słomy. Więc tym się teraz zajmę. Dawaniem słomy. Pozwolicie mi, że sobie zawinę trochę tych kosteczek. I tej słomy tam rzucę sobie po prostu. O, do środka. O, poszło, dobra. To już jak widzicie, mamy ten. Kiszonkę. Musiałem trochę sobie zakupić, więc kiszonka jak na razie jest oczywiście u mnie tej. O, sorry, posiadana. Ale w jakichś tam wielkich ilościach. Bo będę musiał też ogólnie kiszonkę sobie ogarnąć. I raczej będziemy brać kredyt na prasę. Na praskę oraz na owiarkę, ale to tekla, więc to jakieś parę groszy. A prasę chcę kupić jakąś lepszą, nie Stipme, a Rolanda. Więc to niedługo wam też pokażę, co i jak, nie? Okej, okay, czekajcie, chcę jakoś to powrzucać. Ile tej tego już jest, tej słomy? Bo tam trochę tego mało było. No, już myślę, że starczy, nie? Tak się tą kostkę może wrzucimy i będzie można lecieć na te nawozy, nie? Dobra, spoko. Więc tak, tu nie chcę. O, pokażę, jak kiszonka ogólnie pali, nie? Właściwie to nie pali. No jest problem, nie? No i jest problem. Będę się otworzyć klapę i wyciągnąć ten. Nie wiem co, akumulator trochę jest w innym miejscu, nie? Tu jest zbiornik? Dobrze jest, myślę. Akumulator jest tutaj chyba, nie? Jest akumulator w przeciące. Tam jest pod spodem. To żadnej maski nie otwieram. Sorry. Dobra, mniejsza o to. Odczepiłem wszystko to, nie? Odczepiłem. Więc dobra, zasiadamy tutaj do władzia. Bierzemy sobie oczywiście lejek dzisiaj, no i tym lejkiem będziemy sobie pracować. Tak jest sobie nagrywamy odcinek na YouTube'ka, dokładnie tak. Więc zapodaję sobie lejek i lejkiem tu mamy właśnie już polifoskę gotową na paletach. Tylko właściwie zasypać i ogień, nie? No niestety worki mam tak jakie mam, nie mam tych worków takich jakbyście chcieli, żebym miał. Więc będę po prostu działał to na zasadzie podjadę sobie tak i się na sypie mi. Po prostu worki się sypią. Dobra, pasuje. Dawkę mam automat ustawioną ogólnie, więc raczej będzie wszystko ok. No i co? I ruszamy sobie na pierwsze pole. Pojedziemy chyba na 44 dzisiaj. Jeżeli się uda, to może ogarniemy więcej tych pól, ale mam nadzieję, że jednak dobrze to w miarę pójdzie. Siedziałem kiedyś siódkę w ralu? No miałem tą nieprzyjemność siedzieć tym złomem. Żartuję oczywiście, najlepszy ciąg na świecie, nie? Ale tak, siedziłem. Dobra. Więc wjeżdżamy sobie. Polacy mogliby się jeszcze obrazić na ciebie. No. Wszystko jest okej, okay, tak? Nic się nie gniecie? Nic się nie gniecie chyba. Bo ja ogólnie blisko mam... Teraz na kolonii będzie ugniatane ściernisko, nie wiem czy wiecie. Dobrze było, że nic nie zepsuł, nie? Jak to sypie w ogóle? Na dużo metrów? To leci? O kurde, sporo metrów to łapie. Dobra. To elegancko skoro tak, aż sobie zobaczę jak to wygląda w ten sposób, nie? No i fajnie. Władnych z lejkiem to jest coś niesamowitego. Trochę mi się widzi nie dosiało gdzieś tam. Więc no trudno się mówi. Pojadę sobie jakoś tak. Może to nic się wielkiego nie wydarzy. Okej, okay, zawiniamy sobie od razu w to miejsce. Nie ma co, nie? Dobra, leci fajnie. Ty, ja chyba za dużo tych palp mam, nie? Polska moc, Władek, no 60 tak, jak najbardziej. Siemano, poszysty, witam. Innym słowem możesz uradzić całą Polskę, nawet Podlasie. Nie no, żartuję oczywiście, 60 spoko sprzęcik, tylko no już chyba, wiecie, gdzieś tam sobie to... No już nie jest to najnowsza technologia, nie, raczej. A teraz chyba trzeba trochę ruszyć, nie? Z tym wszystkim. Ty, da radę to na raz złapać? Ale stara siątka jest najlepsza, nie? Tam jakieś 50, piątki, tylko 360 i ogień, nie?
Ej, jest spoko tutaj. Jest spoko. 30 lepsza? Właśnie myślałem też o 30 zamiast Władka tej serii tutaj w sumie, ale jednak wybrałem sobie Władka i mamy też tą 60. No niedługo oczywiście będzie wymiana, kupienie czegoś większego z napędem na 4. Miał być na wiosnę, coś się okazało, nie da rady za bardzo wymienić, no bo pieniędzy nie starczy, a jeszcze mam wymienić pierwszy kombajn, nie? Bo już nawet nie wiem czy... No kombajn teraz już jest zaklepany, nie, na wymianę. Więc wiecie, trochę będzie Lipton, nie? Okej. Okay. Elegancko poszło, jedziemy sam na drugie poletko. Nie jest najnowsza, a najlepsza. Aha, okej. Okay. No, więc tak to. Coś nie moje chyba. Nie, bo ja mam za taką dużą kałużą, pamiętam. O, właśnie, tutaj. Jest to poletko, więc wtryniamy się. Odpalam i nawożenie i lecimy. Jakaś tam sarna jest? Chyba sarna na polu stoi znowu. Tu jest fajny przejazd, będzie raz, dwa, to jest spoko poletko, nie? Ogólnie, więc nigdy na to pole nie będę narzekał. To pole w ogóle będę się właśnie długo połączyć z tamtym polem. Ale dobra, już zacząłem kminić na wyłączenie pól, a tak naprawdę jestem jeszcze w czarnej... Oj, w czarnym miejscu jestem. Ciemnym bardzo. A to mój pies, a nie sarna, ty, co on tu robi? Matko bosko, patrz. Łazi. Może lisa łapie albo coś, nie wiem. Za sklepem siedzi, może coś tutaj znalazł, nie wiadomo, nie? Okej. Okay. Ale wam powiem szczerze, wgrałem sobie to oświetlenie, które tak bardzo nie lubiłem, ale jak się okazało, to oświetlenie zarąbiście pasuje z moimi shaderkami, nie? Więc nie wiem, co uważacie pod to oświetlenie. To jest spoko, nie? Na pewno fajnie wygląda z tymi shaderami. Jest, kurde, kozak. Fajnie, fajnie. Zarany kawałek masz obok? Tutaj, no tak, jest zarany kawałek, no. No ale to co teraz, że nie będę mógł za bardzo kupić, nie? W sensie będę chciał wziąć... raczej będę chciał wziąć kredyt na kombajn, a nie na pole, bo jednak miał być na ten. Chyba, że czekajcie, mleko w sumie spoko idzie teraz kasa. To może do żniwku uda się kupić jakiś kombajn, a przy okazji może jakieś ogórki się zrobię, to byśmy zawieźli sobie po parę palet, nie? No kto wie, może to się uda zrobić. Dobra, mamy fulla. To już na tym poletku. Więc jedziemy sobie oczywiście na głos, powracamy. Szybka akcja, naprawdę, mega szybka akcja. Tutaj nie ma za bardzo co się rozwodzić. Ja myślę, że co, nawet może łąki byśmy też dzisiaj ogarnęli. A może dość po streamku, znaczy po odcinku zrobię sobie na streamku, nie? Dobra. A, zajdziemy na głos, jeszcze. Napełnimy się. Tu mogę sobie dać już trójkę, bo tu fajny kawałek drogi jest. O, elegancko tu się idzie, nie? No, żeby nie dało dać zwierzę, właśnie, no to jest spoko. I właśnie, słuchajcie, co będziemy robić z tym obornikiem w końcu? Będziemy go ten obornik sprzedawać, czy jak? Co będziemy z nim robić? Bo myślę, że mamy go dosyć sporo. Ogólnie bardzo dużo mamy tego obornika. Przy zimie się narobiło mega dużo. No i tak, albo sprzedaż, albo trzymanie sobie i nawożenie wszystko obornikiem, nie? Wszystkiego tam, wiecie, łąki i tak dalej, nie? To no, myślę, że to była nawet spoko opcja. Bo mamy darmowy nawóz, nie? Jednak ta polifaska trochę kosztuje. Jak widzicie, znaczy nie idzie jakoś nie dużo, ale jednak trochę kosztuje, nie? Bo, nie pamiętam już ile kosztuje, ale droga jest. Dobra, jedziemy sobie teraz tak. Pusto? Pusto? Pusto, dobra. Okej. Ej, powiem szczerze, naprawdę, to gospo i to gospo, to jest jedno z takich fajniejszych polskich gospodarek, nie? Nie wiem, to chyba też jest takie w miarę? Ono jest takie w miarę, nie? Ale jest takie właśnie fajny gospod, na przykład to gospod jest zarąbiste, nie? Takie typowo polskie. Kurczę, jak się tutaj jedzie, to się normalnie czuje to, nie? Nie wiem, czy wy też czujecie, ale normalnie aż czuć taką polskość, taką brudną polskość, nie? Dobra. No i sarny trzeba uważać. Łąki tarczy gnojowicą? O, albo gnojowicę w sumie, bo też gnojowicę mamy, no. Chociaż nie wiem, ja też... wiem, że ludzie też normalnie wożą opornik na ten... na łąki. Jeszcze dajcie znać w komentarzach właśnie ludziska, czy wy też, czy wy albo ktoś może u was w okolicy wozi obornik na łąki. Nie wiem, czy jakby ja będę tylko walnięty, czy wy też jesteście, nie? Smrut i brud, wiadomo. Sarno pies. Może tak być lajot. No ale wiesz. Może być też to spoko, nie? Dobra, przy okazji tak nie wiem, czy w ogóle jest sens mówić, ale mamy się 4 stycznia, jak to nagrywam. Gdzieś tak za chwilę będzie 23. Tutaj dochodzić. No i wam zdradzę takiego leaka.
Może tak, pojedziemy. O, jedynko pójdzie, fajnie. Zwracam takiego lika, że kolonia już jest skończona, update, który dla was szykuje. Jest 4 stycznia skończonym. Być może 5 już tam dopnę wszystko, co potrzeba i wyślę go na ModHuba. I też chciałem nagrać dla was filmik o taki... ze zmianami, bo dosyć sporo się ich zrobiło. Miał być tylko krótki bugfix i tak dalej. A no, okazało się, że wyszedł potężny update, który dodaje sporo rzeczy. Poprawiam jeszcze więcej, ale na pewno dodaje dużo fajnych, nie? Wiecie, malowane trawy, jakieś kostki, nowe drzewka do postawienia dla was. Poprawione tam targi są, no dużo rzeczy ogólnie, nie? I mam nadzieję, że właśnie to wam niedługo będę mógł pokazać, nie? Wszystko. Tylko najwisa i nawóz, mówicie, Kuba. No to spoko. I tym i tym może nic się nie stanie. No tak, no bo ten nabornik się rozłoży i tak, nie? Przecież. Tylko oczywiście to się dodaje, ten nabornik, jak jest ta faza wzrostu tego, tej trawy taka mniejsza, nie? Ja nawet nie wiem, czy ja dobrze tu jadę w ogóle. Nie, no nie dawka mam na spokój w stronę, nie? Co to jest nawóz? Oj, przestań Grim już dowalać, wiesz co chodzi. Fajnie. Ty, ja myślę, że wszystkie pola pierdzielę w jeden odcinek. Skoro tak, to lejek zostanie z nami na dłużej na pewno, bo nie ma sensu go wymieniać, nie? No, można obornik, no. Właśnie dzisiaj mój w okolicy się spotykałem z tym, że obornikiem już dawali i było git, nie? Dobra, włączymy sobie wałek. Wiecie, tu pokazuje, że jest tyle, a jednak z drugą strony może nie być, nie? Więc wolę sobie pojechać tak... A nie, to jednak... Ile ten lejek ma rozrzutu ludziska metrów? To zaraz zje może? Bo to widzę, że na czarze pojechałem. Aż sprawdzę sobie tak, jak to wygląda. Może jest napisane? Niby nic tu nie widzę. No ile metrów to leci? Jakoś tak malutko się wydaje. Ale na polu pokazuje, że jest full, nie? Jakby 8 o 12 może? Tak, lejek z ModHuba, no. No zobacz. Chyba 8, bo też miałem tego lajka, wiesz? Tak? Tak, na stery i na live'ikach mamy. Aha, no. Mieliśmy. O, spoko papryk, dzięki za info. Właśnie tak pytam właśnie ludzi, nie? Jak to wygląda u was, więc... Aż normalnie mam ochotę, czekajcie. Wiecie, sprawdzić. No nie, no azot jest doskonale tej dane, więc jest spoko. Ale jeszcze tak zobaczę sobie z ciekawości w tym, nie? Tutaj. Czy będę miał jakąś informację o tym? Tak nie bardzo jest. O, kamień tutaj tak za... Kamień trochę tych jest też kamyków, nie? No dobra, mniejsza o to. Jedziemy. Może tak sobie damy, o. Aż też jest spoko droga w sumie, więc... Nie, myślę też nad tymi drzewkami tutaj ogólnie, żeby je może wycięć albo... Ale chyba te drzewka zostawię, ej ludzie. Napiszcie mi sobie na czacie, czy te drzewka, co tutaj mam z tyłu, zostawić sobie po tej stronie, czy usunąć? Bo chyba się tak nie wyglądają strasznie, nie? Jest nawet spoko. Zostaw. Mhm. No chyba jeszcze nie jest tak źle, nie? Zostawić, no dobra, zostawię. Jeszcze sobie tutaj ogólnie dowalę tego nawozu. Bo tam coś mi nie łapało. Więc chcę sobie do końca tutaj zrobić. Okej. Okay. Mamy odcinka tak w miarę spoko tutaj, więc pojedziemy sobie tutaj na poletko. O, tam chyba nie robiłem tego, no niestety. Pojedziemy na stary Ugór oczywiście i tam też sobie zrobimy, co trzeba. Tu jest łąka rośnie? Nie gadać, tu jest łąka. Ty patrz, jaka zarobista łąka to by była. Tu jest łąka. O, cię chwyca. Kozak. Potem taką łąkę możemy kupić, nie? Siema, Ambrosz, witam. Dobra. Wbijamy się. I ogień. Powinno starczyć w sumie, nie? 1-3 i lecimy. Ej, chyba dzięki Protection Farming działa to tak, że jeżeli tam jest coś nawiezione, to się po prostu nie nawozi dalej, nie? Tylko jest już na fulla i potem już nie leci z tego, nie? Chyba tak to działa. Się tak naprawdę... zatrzymuje i ci nie bierze tego nawozu. No, to jest zarąbiste właśnie. No idzie, idzie. Elegancko idzie, nie? Bardzo fajnie leci. Better Came Along to jest na pewno kozak nutka, nie? Jeszcze z czasów YouTube pamiętam, jak tam robimy streamy. Dobra. Nawika szybko.
Ej, ogólnie Władek do tego jest naprawdę spoko, bo on jest cieniutki, nie? Wiecie, ma cienkie opony i nie gniecie, nie? Więc to jest naprawdę kozak. Ej, wiecie co, tak wam powiem szczerze? Brakuje mi tego, żebym mógł sobie sami pojechać sprzedać. Brakuje mi tego, że sami mogę sobie pojechać sprzedać mleko, nie? Nawet nie wiem przypadkiem, czy może nie zrobić sobie teraz tak, że na pewno sobie w beczkę trochę tego mleka. Co nie? Żeby, wiecie, nie sprzedawało mi się o 6, tylko potem wywieźłbym sobie kiedyś, nie? Jak ona trochę miała tego więcej. Wiecie co chodzi? Bo tak trochę. Nie mam kukurydzy żadnej posianej właśnie, nie mam kukurydzy. Będę silos budował w tym roku dopiero. Znaczy budował, to będzie silos z opon po prostu, więc to zabudowa. Ale będzie silos budowany i będę robił właśnie kukurydzę sobie ten. Znaczy, jak to się mówi, nie kukurydzy, tylko co to się nazywa? Sieczkę? Sieczkę, tak, sieczkę będę robił, kukurydzę na sieczkę. I na kisionku oczywiście. O, Krzychu, to może wpadł mi kiedyś pomóc, bo to już tam ogarniasz kolonie. Mody moje masz w sumie. Okej, okay, jak dostanę zaproszenie, to mogę wpaść. Of course. Krzychu na kisionkę wpadnie, elegancko. No i spoko, a ta kisionka już fajnie by było, nie? To zrobić. Tak patrzę bardziej po tym, po tym polu, czy dobrze to wszystko idzie. Ale chyba jest spoko. Tak, lek ma 10 metrów? Zaraz zobaczymy sobie w sklepie dokładnie, wiesz, bo ja nie pamiętam do końca. Też bym ciupnął. Słuchaj, jak będę miał większą kieszonkę, kieszonkę większą, to zaproszę, nie? Bo przecież miałem Blue Drain'a przecież i miałem też Maca, nie? U siebie na osadzie. Więc wiesz, ludzi do rąk zawsze brakuje, nie? Dobra, a my idziemy sobie na gospo. I chyba zakończymy sobie jakoś ten odcineczek powolutku. Tutaj powolutku sobie pojedziemy, nie? Kiszonka z moderacją, pog. Kurde, taką akcję kiszonkę z moderacją zrobić. Ty, ale szczerze, jeżeli się tutaj ta seria fajnie rozwinie, co nie? I będziesz mieć jakimiś większymi maszynami, być może nawet już postawię swoje gospo nowe gdzieś tam. No to jak najbardziej myślę, że tutaj pasowałoby też mi kogoś, nie? Żeby sobie pograć we dwóch. Bo to już będzie duże gospo i samemu będzie ciężko to ogarnąć po prostu. Więc będzie już jeden, no powiedzmy, tam członek na stały, tak potem na osadzie grał ze mną Libusza i Adi. We dwóch no stop siedzieli, nie? I ciągniki coraz w ruchu były. A my tam mieliśmy 200 godzin na osadzie narąbane i dalej brakowało narodu do pomocy, nie? Zatem jeszcze trzeba brać ludzi. Jaki nowy kombajn? A już niedługo zobaczysz. Już niedługo będzie wszystko wiadomo. Nie, ale zakup tutaj tej szklarni bardzo spoko, nie? On się papryka odda. Ona H5 koło kosztowała ta szklarnia, więc niedużo, nie? Dobra. To co, zawijamy sobie tutaj po prostu. Okej, tak sobie cofnę. Jeszcze domoki oczywiście potem pojadę sobie wszystko porobić, żeby było fajnie. Dobra, zgasimy, wychodzimy. Bliska, dziękuję za uwagę. Fajnie, żeście tutaj byli. Mam nadzieję, że się oczywiście odcinek spodobał i że kolejne odcinki również wam się spodobają. Więc tak, tam muszę też sobie garnąć, bo dostanie tak na środku. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się oczywiście, do usłyszenia, no i wpadajcie na Twitcha. Cześć, pa pa. Trzymaj.